Cześć, w tym tutorialu nauczymy się tak zwanego S lepal spreada. Lepal spread wygląda mniej więcej tak, a S lepal spread wygląda tak, że nadajemy takiej eski. Zatem zapraszam do nauki. Krótko o historii. Ruch wymyślił pan Lepal, tak jak nazwa wskazuje, a tej esówki tego kształtu litery S nadali Dan and Dave Buckowie, zatem podziękowania idą dla nich. Ruch jest tylko delikatnym przeinaczeniem lepal spreada, dlatego nagrywam tutorial w języku polskim. Cóż, pierwsze co to grip. Trzymamy standardowo mały, serdeczny, środkowy, wskazujący kciuk. I teraz co chcemy zrobić? Mały przekładamy tutaj na dłuższą krawędź. I będziemy tak ściskać deka. O tak. Tu są cztery palce ułożone wtedy. I kciuk jest tu. I przy ściskaniu będziemy tak riflować go. Jeszcze raz. Do takiej pozycji się dostajemy. I ściskamy tymi czterema palcami. Oraz tu krawędzią od kciuka. I gdy ściśniemy, w pewnym momencie zaczną nam tu karty wyskakiwać. Tak? Jeszcze raz. Ściskam i karty wyskakują. I trzeba... Cały sen polega na tym, żeby po pierwsze karty elegancko nam pojedynczo wychodziły, a po drugie kontrolować tą łapką podpierającą, czyli ja trzymam tu kciuk i teraz rifluję i pomagam sobie. I teraz tutaj dochodzi długa ręka i ona podtrzymuje to, co się dzieje. Czyli tak, dochodzi ręka i zaczyna trzymać. Jeszcze raz. Cztery palce, kciuk. Można lekko tak właśnie, o tak robić, jak jest zgiąć tą stronę. I kciuk podchodzi. Rozwijam. I dochodzą tutaj, ręka prawa dochodzi, żeby podpierać. I nadaje takie jesówki. Jeszcze raz. Zaraz pokażę, co się dzieje u dołu, co jak moje ręce pracują. Czyli nadaję. Dochodzę do takiego momentu, że dalej nie mogę tutaj wyciągnąć, bo karty będą mi spadać. I po prostu przeciągam i nadaję takie eski. Tak i tak. Spójrzmy, co się dzieje u dołu. Tak, znowu patrzmy teraz na rękę moją prawą, tą, co chwyci. Riff. Dochodzi tu, łapie. Sen polega na tym, żeby każdy palec tutaj w odpowiedni punkt trafić. Żeby to się wszystko podparło. Ja na początku miałem problem z tym ruchem, żeby... To nie jest proste, to takie riflowanie. Ale tutaj, żeby odpowiednio kciuk położyć. Ja proponuję wam zrobić tak, że... O, tutaj dochodzę do krawędzi. I dalej, jak najdalej potem ciągnę. Jak będziecie rozkładać tego spreada, to staracie się zrobić maksymalnie w tą stronę. Tak? Czyli taki jaki łuk. I potem znowu zrefilować karty i przepchnąć fana do przodu. Czyli robimy łuk i potem do przodu dokładamy rękę. Jeszcze raz. Łuk i do przodu. I wtedy powstaje taka esówka. Bądź możecie po prostu sam długi łuk zrobić, czego no ja nie jestem najlepszy na świecie, ale też jakoś tam wygląda. Jednak esówka wygląda bardziej lepiej troszeczkę. Jeszcze można zrobić taką krótszą. O, że nie przeciągam tak bardzo na boki i to jest mniej więcej, ja coś takiego lubię. Ale każdy dostosuje to do swoich potrzeb. Teraz zobaczcie, jak moje ręce pracują. Rifluję. Dokładam. Rifluję. I dokładam. I kończę w takiej pozycji.
szyfruję i dokładam. Czyli od początku cztery palce będą tu, kciuk będzie tu, tutaj robimy takie sytuacje, o to było tak zgięte, tutaj jest dociskane, tutaj dociskane i w pewnym momencie karty, jak docisnę, wyskakują i zaczynam prowadzić ręką prawą, nadawając pięknego kształtu litery S. Przyznam, że ruch jest ogólnie uznawany jako prosty, ale ja sam z nim troszeczkę się tyrałem. Nie wiem, dlaczego mi akurat tak wychodziło. Mam nadzieję, że Wam to wyjdzie szybciej. I cóż, radzę pooglądać to wiele, wiele razy, ten cały cykl, jak to wygląda, żeby tak delikatnie to wszystko prowadzić. O, jak to fajnie wygląda. I dopiero tak analizować krok po kroku, jak to się robi, bo tutaj pewne rzeczy trzeba też wyczuć, tak? Nie, sama mechanika, to co Wam podaje, to no, nie nauczy Was tego, tak? Czyli ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie. Jeszcze jedna sprawa. Jak będziecie ćwiczyć to, o, na przykład robię teraz lepoł spreada, to potem obracajcie w drugą stronę, żeby on się równomiernie wyginął. O, czyli raz robiłem tą stroną, raz robiłem tą drugą. Po prostu tutaj możecie ściuchać szybko deka. Tak? No nic. To tyle w tym tutorialu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ruch się podoba. Do zobaczenia. Cześć.